Dziś chciałbym opowiedzieć trochę o pszczelarstwie, o ile mogę to tak nazwać, ale to są takie początki związane z pszczelarstwem. No w dalszej części chciałbym pokazać, jak się składa ramki, jak się wtapia węzę. O, dzisiaj zakupiłem wirówkę. Fakt, że to jest stara wirówka otynkowana, ale jak na razie do tego jednego ula do przyuczenia myślę, że spokojnie wystarczy. Filmiki niestety będą marnej jakości, bo robiłem to akurat w trakcie składania. Nie pomyślałem o tym, żeby dobrze ustawić kamerę. No ale może jakąś tam wiedzę minimalną przekażę dalej. Jeśli chodzi o wtapianie węzy, to robię w sumie dzisiaj to pierwszy raz. I powiem szczerze, że idzie to całkiem nieźle. Ramki sobie pozbijałem. Wbijam tutaj jeden gwoździk, drugi gwoździk. Przeplatam sobie drut naokoło, żeby był jeden ciągły. Zawijam na tym gwoździku. Później naciągam, naciągam, naciągam. Tutaj zawijam, ucinam. Musi być mocno naprężony, że można było na nim grać jak na gitarze. Biorę sobie węzę. Układam. Podpinam klemy, bo to jest zwykły prostownik samochodowy, żadne cuda. Bo to wszystko działa tak samo. Mógłby nawet być akumulator. Włączam na najniższym amperażu. O, już widzę, że pojawiają się druciki. Pyk, wyłączam. I węza jest idealnie wtopiona, więc jak widać na załączonym obrazku, nie jest to nic skomplikowanego. Chyba więcej zabawy jest z naciąganiem drutu, ale to też trwa dosłownie chwilkę. W sumie to jeśli chodzi o pszczelarstwo, to był pomysł mojego ojca. Kupił sobie jeden ul. Chcemy zobaczyć, jak to będzie nam wychodziło. Powiem szczerze, że tak sobie składam te ramki, wtapiam węzy i wydaje się to być bardzo fajne zajęcie. Z którego są same korzyści, może nie jako takie finansowe, ale zdrowotne, bo można pozyskać sobie fajny, zdrowy miód. Wiadomo, z czego jest, wiadomo, że pszczoły nie są dokarmiane. I wiemy, co je. No, tak powiem szczerze, że z roku na rok mam coraz więcej tych rzeczy. O których wiem, co w nich jest. Już pozyskuję w dużym stopniu swoje mięso, jajka. Teraz dojdzie miód, warzywa, trochę owoców, ale raczej owoce to główne. Mamy leśne ze zbieractwa, jagody, dzikie maliny, dzikie jabłka, które są w sumie najlepsze. W zeszłym roku dzikie jabłonki tak obrodziły, że w ciągu pół godziny zebrałem, no nie wiem, około 60, może 80 kilo jabłek. Pochowałem je z skrzynki, wstawiłem tu do piwnicy, bo w sumie w piwnicy temperatura utrzymuje się tak na poziomie 7-10 stopni praktycznie całym rokiem. Więc mamy taką dużą 56-metrową lodówkę. I tak, włożyłem te jabłka w październiku.
do skrzynek. To był chyba koniec października. A jeszcze w lutym, w marcu wyciągałem całkiem ładne jabłuszka. No oczywiście były trochę pomarszczone, no wiadomo, leżały prawie pół roku w piwnicy. Ale były bardzo ładne. Na pewno ładniejsze niż... Może nie ładniejsze, bo brzydsze były. Ale na pewno zdrowsze niż te z supermarketu. O, kolejna ramka zrobiona i węzeł wtopiony.